Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja tylko może bardzo pokrótce. Tak, jest to materia bardzo trudna, dlatego do tego czasu, pomimo że w wielu kadencjach te sprawy były podnoszone, one nie znalazły rozwiązania, ale też wiemy, jak jest dolegliwa i co się dzieje dzisiaj i jaka jest niemożność i bezsilność ludzi w dochodzeniu swoich praw, no żeby tylko osób fizycznych, ale instytucji, jeżeli nikt nie może zaskarżyć, Rzecznik Praw Obywatelskich, w sumie żadna instytucja nie może zaskarżyć przy umorzeniu, gdzie ewidentnie, no, że tak powiem, stwierdza naruszenie albo czy łamanie prawa, no to wymaga to absolutnie rozwiązania. I teraz co do jeszcze jakby samego uzasadnienia, i tu ja też wskazywałam, dlatego że wcześniej wyglądało to w ten sposób, że tak jak w postępowaniu cywilnym, jednak powinniśmy pójść w kierunku pełnomocnictwa i artykułu 88. W uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczyło to nowelizacji artykułu 51, ale też opinia prokuratora generalnego jest taka, że jednak, żeby ten zakres rozszerzyć i żeby było to pełnomocnictwo. Co do liczby osób, tak samo jak przy osobie, co do pieczy zastępczej, tak samo i tutaj jest wskazana, to jest jedna osoba. I ona może być oczywiście równocześnie, bo jest tam słowo lub równocześnie z osobą, która tą pieczę sprawuje, ale chodzi przede wszystkim o osoby, które przeżywają tą traumę, które tym przestępstwem są pokrzywdzone, które są nieporadne z tytułu przeżytego przestępstwa i nie mogą tych czynności związanych z postępowaniem przygotowawczym, czy też potem pełnić w sposób normalny. Co do woli pokrzywdzonego, no to tak samo jak w postępowaniach cywilnych, no ta wola pokrzywdzonego, jeżeli on już decyduje się na pełnomocnictwo i ufa osobie bliskiej, no to tak samo no to zaufanie przekłada się na postępowanie cywilne. Tutaj ono się przełoży na postępowanie karne, ale jeżeli utrzymamy tylko to w artykule 51, to w mniejszym zakresie po prostu, prawda? Więc wtedy, kiedy rzeczywiście on jest z tych możliwości fizycznych czy psychicznych bardziej wyłączony. I tutaj też jeszcze jako świadek, no dzisiaj też świadek, ta osoba najbliższa może odmówić złożenia zeznań i też jest, tak jak powiedziałam, wskazana jedna osoba, a co do artykułu 306, to też jest sprawa, też mi się wydaje, i w tym kierunku no, są dwie przesłanki, trzeba spełnić, złożyć zawiadomienie, a drugie też musi być te indywidualne czy też pośrednie naruszenie prawa przez przestępstwo, tak, tego indywidualnego prawa, więc te przesłanki no, powinny to spełnić. Ja się bardzo cieszę, że wszystkie kluby podzielają to stanowisko, że wszystkie kluby tutaj widzą potrzebę tych rozwiązań i też bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie tak bardzo mocno w tym pomagało, żeby te rozwiązania były jak najbardziej korzystne dla pokrzywdzonego, bo przecież o niego nam chodzi, o pokrzywdzonego przestępstwa. Dziękuję bardzo.